Zapraszam serdecznie do naszego studia panią Dorotę Meterę, która jest prezesem zarządu firmy Bioekspert spółka z o.o., która jest jednostką certyfikującą rolników ekologicznych, a pani profesor ma na swoim koncie i w swojej działalności bardzo wiele obszarów wspierających rolnictwo ekologiczne. Między innymi jest pani członkiem Międzynarodowej Agencji FDEAM, Organic Europe oraz Komitetu Akredytacji Rady Rolnictwa i Produkcji Ekologicznej przy Ministrze Rolnictwa, a także Komitetu Monitorującego PROW. Bardzo serdecznie witam Panią u nas, na naszym webinarium. Pani Dorota nam za chwileczkę powie o całym procesie, bo tu mówiliśmy dużo o kosztach, ale te koszty z czegoś wynikają i tym, z czego wynikają, jest cały proces tak zwanej konwersji, czyli przejścia od rolnictwa konwencjonalnego, od tradycyjnego gospodarowania przez okres przejściowy do tego finalnego procesu certyfikacji oraz uznania statusu gospodarstwa ekologicznego. I to jest proces, który ma swoje wymogi, ma swój czas oczekiwania. Jest wielu tych aspektów, o których warto wiedzieć i dlatego się niezmiernie cieszymy, że będzie Pani nam mogła o tym opowiedzieć. A zatem zostawiam Panią z naszymi widzami i wszystkich Państwa zapraszam do śledzenia tej naszej kolejnej prelekcji. Bardzo dziękuję, bardzo miło być tutaj z Państwem i przybliżyć sprawy związane z rozpoczęciem produkcji ekologicznej. Dla przeciętnego rolnika jest to biurokracja i bardzo się tym rolnicy zawsze martwią i denerwują, że chcieliby prowadzić produkcję przy śpiewie skowronków, a muszą zajmować się dokumentami. Niestety biurokracja jest częścią tego systemu i on służy zapewnieniu jakości i zaufania konsumentów. Jak rozpocząć produkcję ekologiczną? Przepraszam. Może najpierw trzeba przemyśleć, czy naprawdę chcemy to robić, co się z tym wiąże. Pokażę podstawowe różnice między produkcją ekologiczną i konwencjonalną. Otóż w produkcji ekologicznej, w uprawie roślin, można stosować nawozy naturalne i biologiczne środki ochrony roślin, a więc nie jest to rolnictwo bez nawozów i bez środków ochrony roślin. Jak najbardziej z nawozami i ze środkami ochrony roślin, ale tylko z tymi, które są dopuszczone prawem Unii Europejskiej, bo takie u nas obowiązuje. W chowie zwierząt konieczne jest zapewnienie zwierzętom możliwości ruchu przez organizowanie wybiegów, trzeba zapewnić dobrostan i żywienie paszami ekologicznymi, za wyjątkiem w przypadku drobiu i świń, młodych zwierząt, 5% pasz białkowych, które nie muszą pochodzić z rolnictwa ekologicznego. W przetwórstwie ekologicznym stosujemy wyłącznie surowce z pochodzenia z produkcji ekologicznej, tylko niektóre dodatki i barwniki i aromaty naturalne są dopuszczone w tej produkcji. Oczekiwanie klienta jest takie, żeby ten produkt był jak najbardziej naturalny. W produkcji konwencjonalnej, jak wszyscy wiemy, stosowane są nawozy syntetyczne, są dopuszczone środki chemicznej ochrony roślin, w chowie zwierząt w dalszym ciągu mamy do czynienia z chowem klatkowym, na przykład drobiu. Zwierzęta mają ograniczony ruch albo brak ruchu w chowie klatkowym. Dopuszczone są pasze GMO i pasze, w których składnikiem jest śruta rzepakowa czy poekstrakcyjna pochodząca z ekstrakcji oleju rzepakowego. Te produkty są niedopuszczone w rolnictwie ekologicznym. W przetwórstwie stosowane są produkty, surowce konwencjonalne i dopuszczone są wszystkie dopuszczone do stosowania dodatki do żywności i substancje pomocnicze, w tym syntetyczne barwniki i aromaty. Tego konsument żywności ekologicznej nie chce. W związku z czym trzeba najpierw zastanowić się, czy te zasady są możliwe do spełnienia w moim gospodarstwie czy w mojej przetwórni. Warto też zapoznać się z przepisami, żeby nie być zaskoczonym. Podstawowym przepisem, który reguluje system certyfikacji w rolnictwie ekologicznym w Polsce, jest to ustawa o rolnictwie ekologicznym, ale chciałabym zwrócić uwagę, że aktualnie w Sejmie i w Senacie procedowana jest nowa wersja ustawy w sprawie rolnictwa ekologicznego i produkcji ekologicznej. Akurat jutro jest posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa na ten temat. Ta ustawa się nieco zmieni, a wiąże się to z wejściem w życie i rozpoczęciem stosowania nowych przepisów unijnych od 1 stycznia 2022 roku w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. I z tym przepisem się przede wszystkim trzeba zapoznać, ponieważ to rozporządzenie, jak również niestety 30 aktów wdrażających i delegowanych, reguluje dokładnie, jak ma być prowadzone
jak ma być prowadzona produkcja ekologiczna w całej Unii. Te przepisy dotyczą wszystkich krajów i wiążą bezpośrednio we wszystkich krajach. Wiem, że przeczytanie tych przepisów jest trudne, są sposoby, są przewodniki, są informacje. Trzeba się po prostu z tym zapoznać, żeby nie być zaskoczonym. Jeżeli chodzi o produkcję rolniczą, ekologiczną, dotyczy ona każdego podmiotu na każdym etapie produkcji, przygotowania i dystrybucji. W związku z czym, tak jak już to było wspomniane na poprzednim wykładzie, każdy, kto chce znakować i reklamować swoje produkty jako ekologiczne, zarówno jeżeli jest rolnikiem, przetwórcą, handlowcem, musi być w systemie certyfikacji produkcji ekologicznej. I ono obejmuje wszystkie, to rozporządzenie obejmuje wszystkie zakresy. To jest uprawa roślin, produkcja nasion, uprawa grzybów, zbiór roślin dzikorosnących, także produkcja zwierzęca, pszczelarstwo i produkty akwakultury. Natomiast mamy nową kategorię w związku z wejściem w życie nowych przepisów unijnych, takie jak przygotowanie. W przygotowaniu mieści się typowe przetwórstwo produktów rolniczych, w tym produkcja drożdży i wina, produkcja pasz, jak również przygotowaniem jest również pakowanie i znakowanie, jak również wprowadzanie do obrotu połączone z przechowywaniem, a także import z krajów trzecich. Wyjątkiem, który umożliwia niebycie w systemie certyfikacji, są sklepy detaliczne, które oferują produkty bezpośrednio odbiorcy końcowemu. Natomiast w Unii możliwe jest również wyłączenie z obowiązku certyfikacji małych producentów, których sprzedaż roczna nie przekracza 5000 kg. Być może te przepisy u nas też wejdą w życie. Na razie na pewno sklepy detaliczne są wyłączone z tego obowiązku. A więc każdy producent, rolnik, przedsiębiorca musi być w systemie, żeby zapewnić trwałość łańcucha produkcji i dystrybucji. Co trzeba zrobić, żeby się zgłosić? Otóż trzeba wypełnić zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym. Przeciętny rolnik musi tak naprawdę wypełnić, każdy musi wypełnić pierwszą stronę, na której są jego własne dane. Natomiast na drugiej stronie tak naprawdę przeciętny rolnik stawia najczęściej dwa krzyżyki. To są nieprzetworzone produkty roślinne i produkty roślinne, jak również zwierzęta gospodarskie i produkty zwierzęce. To jest wersja minimum. Data, podpis, koniec zgłoszenia. To jest bardzo łatwe. Natomiast w przypadku rolników, którzy prowadzą rolniczy handel detaliczny, czy rolników, którzy mają też przetwórnie, trzeba jeszcze postawić krzyżyki w polu dotyczącym przygotowania. Przypominam, że możliwe jest prowadzenie produkcji ekologicznej i nieekologicznej w tym samym gospodarstwie, czy w tej samej przetwórni. Jednak produkty roślinne muszą być zupełnie innego rodzaju. Rośliny muszą być możliwe do odróżnienia, także odmiany możliwe do odróżnienia. Natomiast w przypadku zwierząt nie można mieć produktów zwierząt i produktów zwierzęcych pochodzących od tego samego gatunku. Czyli nie można mieć kur niosek ekologicznych i brojlerów konwencjonalnych, ale można mieć kury nioski ekologiczne, a świnie konwencjonalne. Także takie rozwiązania są przewidziane. To wypełnione zgłoszenie można zeskanować i wysłać do jednostki certyfikującej. W Polsce jest 13 jednostek certyfikujących. Natomiast jednostka po sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia tego zgłoszenia przesyła je aktualnie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po wejściu w życie nowej ustawy o rolnictwie ekologicznym zgłoszenia będą przyjmowały wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Zgłosić się można przez cały rok, przez 365 dni, ale jest taki szczególny moment właśnie w tej chwili, ponieważ przyjmowane są wnioski o płatności do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i kto chciałby skorzystać z dotacji, jeszcze nie jest za późno. Termin składania wniosków o dotacje do agencji, jak wszyscy rolnicy wiedzą, to jest koniec maja plus 25 dni na opóźnienie, przy czym za każdy dzień opóźnienia potrącany jest 1% płatności, więc nie jest za późno na zgłoszenie się, aczkolwiek jest to ostatni moment. Co się dzieje dalej? Jednostka certyfikująca podpisuje umowę z rolnikiem, rolnik też musi złożyć wniosek o certyfikację i dokument, który się nazywa zgodnie z nowym rozporządzeniem prognoza produkcji, ale jest to nic innego jak plan produkcji.
Natomiast rozporządzenie jeszcze wskazuje, że producent musi wprowadzić praktyczne środki w celu zapewnienia zgodności z niniejszym rozporządzeniem. Tak jak już wspomniałam, musi je przeczytać w tym zakresie, którego dotyczy i zastanowić się, co musi zmienić w swoim gospodarstwie, żeby zapewnić to, że prowadzi produkcję zgodnie z przepisami. Musi również dokonać pewnej formalności, a mianowicie wysłać opis ekologicznej jednostki produkcyjnej lub jednostki w okresie konwersji. Takie wzory opisów mają jednostki certyfikujące i udostępniają. Są to podstawowe informacje o prowadzonej produkcji. Musi również w rzeczywistości wdrożyć środki praktyczne, które muszą być podjęte w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem. Praktycznie stosować tylko to, co jest mu wolno stosować. A co można? Środki do stosowania w produkcji rolnictwie ekologicznej są określone w prawem i mamy w tej chwili na liście, która jest udostępniana na stronach internetowych, 76 środków ochrony roślin, głównie pochodzenia biologicznego, naturalnego, roślinnego, które są dopuszczone do ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym. Bardzo łatwo jest te wykazy znaleźć. Jeżeli chodzi o nawozy i środki poprawiające właściwości gleby, taki wykaz prowadzi Instytut Nawożenia Uprawy i Gleboznawstwa w Puławach. W tej chwili na liście jest 641 nawozów i środków poprawiających właściwości gleby. Oprócz tego oczywiście dopuszczone są nawozy naturalne, czyli obornik, a także nawozy zielone. Oprócz tych środków jest pewna grupa środków, która się nazywa środki naturalne, są to środki poprawiające odporność roślin i to są środki inne niż nawozy i środki poprawiające właściwości gleby. Są to na przykład preparaty oparte na krzemie, preparaty oparte na tak zwanych gnojówkach roślinnych, środki bakteryjne. Tych środków w tej chwili jest aż 63. W związku z czym rolnik ekologiczny też ma do dyspozycji spory wachlarz środków, którymi może się wspierać podczas produkcji. Co się dzieje dalej? Otóż pewnego dnia dzwoni inspektor z jednostki certyfikującej i umawia się na termin kontroli. Podczas tej kontroli rzeczywiście sprawdzane jest dość dokładnie wszystko, z czym się wiąże produkcja rolnicza, a więc wszystkie działki i obiekty, mapy gospodarstwa, dokumentacja księgowa, chodzi o zakupy nasion, środków do produkcji, czyli nawozów i środków ochrony roślin. Sprawdzane jest przechowywanie produktów, czy nie ma zamieszania z produktami konwencjonalnymi, w jaki sposób rolnik pakuje i znakuje swoje produkty. Jeżeli przeznacza je na rynek, musi mieć etykietę i ta etykieta też jest kontrolowana przez jednostki certyfikujące pod kątem poprawności oznakowania odnoszącego się do rolnictwa ekologicznego. Kontrolowane jest nawożenie, stan roślin, zachwaszczenie, struktura. Naszym celem podczas kontroli jest sprawdzenie, czy rolnik naprawdę używa środków dopuszczonych w rolnictwie ekologicznym, a nie chodzi na skróty, czego nie wolno mu robić. Kontrolowane są również budynki do produkcji zwierzęcej, obory, stan zwierząt, księga leczenia stada. Jeżeli ma uprawy konwencjonalne, sprawdzamy, jakie to są uprawy, sprawdzamy, czy rzeczywiście tam nie ma tego samego rodzaju upraw konwencjonalnych i ekologicznych, czy nie ma zamieszania, jak również sprawdzane jest, czy nie istnieje ryzyko niedozwolonego zastosowania środków, czy też ryzyko zniesienia środków niedopuszczonych w rolnictwie ekologicznym z sąsiednich upraw i jeżeli analiza ryzyka na to wskazuje, pobierane są próbki roślin i gleby. Naszym obowiązkiem jest też pobranie 5%, u 5% podmiotów pobierane są próbki roślin lub gleby, natomiast 10% wszystkich kontroli są to kontrole niezapowiedziane. Jest to też część systemu urzędowej kontroli. Teoretycznie rolnik powinien, czy przetwórca powinien być zawsze gotowy do kontroli, zawsze rejestry prowadzone powinny być na bieżąco i zawsze powinno być wszystko w porządku. Na zakończenie kontroli podpisywany jest raport z kontroli, a potem już inna grupa osób, specjalistów od rolnictwa ekologicznego, to są osoby, które się już zajmują przeglądem wszystkich dokumentów, wydają decyzję i wydają również certyfikat.
nowy certyfikat, który Państwo widzicie, wydawany zgodnie z modelem załącznika 6 do rozporządzenia 2018/848, jest bardzo skomplikowany. To pokazuje 3 strony. Trzeba umieć ten certyfikat przeczytać. Na pierwszej stronie obowiązkowej są dane producenta, to może być rolnik, może to być firma. I właściwie ten certyfikat może się na tym zakończyć. Niemniej jednak, ponieważ certyfikaty dostawców są zawsze sprawdzane przez odbiorców, przez firmy, przetwórnie, firmy handlowe, staramy się wydawać część nieobowiązkową, w której są wymienione wszystkie produkty. Sprawdzanie certyfikatów jest obowiązkiem każdego nabywcy. Takim nabywcą jest też rolnik. On też powinien sprawdzić certyfikat swojego dostawcy. Jeżeli kupuje nasiona, firma, która te nasiona dostarcza, lub producent, od którego rolnik kupuje te nasiona, musi również mieć certyfikat. Kupienie paszy, nasion bez certyfikatu, wiadomo czym skutkuje, skutkuje nieprawidłowością, która może skutkować potem niewydaniem certyfikatu dla produkcji ekologicznej. W związku z czym trzeba zawsze sprawdzać certyfikaty, one są dostępne na stronach jednostek certyfikujących. Również firmy skupowe bardzo dokładnie to sprawdzają i w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zgłaszają się do jednostek certyfikujących z prośbą o wyjaśnienie. Jeżeli Państwa interesują dotacje, o których tu już była mowa, to chciałabym pokazać tabele, które wskazują, jak wyglądają dotacje. Ta tabela jest dość skomplikowana i proszę się do niej zbytnio nie przywiązywać, ponieważ dotacje ulegają zmianie. Ulegają zmianie głównie wzwyż, nie tylko z powodu inflacji, ale również z powodu polityki państwa. Polska realizuje również politykę Unii Europejskiej, zachęcając rolników do wejścia w system dotacjami. Jeżeli spojrzymy na, tutaj podałam 3 cyfry, jeżeli spojrzycie Państwo na pierwszą linię, w której w nawiasach podane są wartości dotacji, to proszę patrzeć na sumę w środku, czyli dla trwałych użytków zielonych aktualnie to jest kwota 631 zł za hektar przy obsadzie 0,5 dużej jednostki przeliczeniowej na hektar, bo trzeba mieć na trwałych użytkach zielonych zwierzęta, nie ma dotacji do samych mąk, muszą być również zwierzęta. Jeżeli chodzi o uprawy rolnicze w okresie konwersji to jest 1475, planowana jest kolejna podwyżka, a najwyższe dotacje są do uprawy warzyw, ponieważ uprawy warzyw stanowią w sumie w Polsce najmniejszy procent powierzchni upraw, w związku z czym ta dotacja do uprawy warzyw jest bardzo atrakcyjna, jest to ponad 2000. Co dalej jeszcze rolnik powinien robić, żeby zapewnić jakość produktów ekologicznych, jak już wejdzie do tego systemu? Jak już wspomniałam, trzeba sprawdzać certyfikaty dostawców. Trzeba też zadbać o to, żeby nie było zanieczyszczeń środkami ochrony roślin znoszonymi z pól konwencjonalnych sąsiadów. Trzeba ich o tym poinformować i, że tak powiem, dogadać się, żeby pryskali w sposób taki, jak powinni, czyli nie przy wietrze i zgodnie z etykietą, czyli tylko na swojej działce. Jeżeli chodzi o pobieranie próbek, można też pobierać próbki, natomiast jeżeli rolnicy zamierzają samodzielnie pobierać próbki, proszę pamiętać o protokole pobrania próbki, identyfikacji partii towarów i żeby oddawać próbki do urzędowych laboratoriów, żeby zapewnić wiarygodność wyników. Jeszcze chwilę na temat konwersji. Z reguły mówi się, że konwersja trwa 2 lata. Tak, dla roślin jednorocznych. Dla roślin wieloletnich, innych niż użytki zielone, konwersja trwa od zgłoszenia do zbioru 3 lata. Możliwe jest uznanie konwersji z mocą wsteczną po złożeniu odpowiedniego wniosku do ministra, aktualnie się składa ten wniosek do ministra, gdzie trzeba zapewnić dowody, wystarczające dowody, że przez 3 ostatnie lata na tych działkach nie były stosowane żadne niedozwolone środki. W związku z czym tak naprawdę dużą szansę na wsteczne uznanie konwersji mają działki, które przez 3 ostatnie lata nie były uprawiane albo były uprawiane bardzo ekstensywnie bez użycia niedozwolonych środków i nawozów. Jak znakować produkty? Otóż produktów w pierwszym roku konwersji nie znakujemy w ogóle z odniesieniem do produkcji ekologicznej. Dopiero po 12 miesiącach można produkt znakować z odniesieniem jako produkt w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne, ale nie można używać logo tak zwanego zielonego listka, czyli europejskiego logo rolnictwa ekologicznego. W 3 roku można już produkt znakować jako ekologiczny i używać logo i tak samo dla roślin wieloletnich również już można to po zakończonym okresie konwersji. I tak wygląda znakowanie.
Logo musi mieć określone wymiary. W polu widzenia logo musi być numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej oraz wskazany kraj pochodzenia, w którym wyprodukowano surowce. Można używać nazwy rolnictwo UE, rolnictwo Polska, a w produktach wieloskładnikowych, w których na przykład w skład wchodzą produkty z importu z krajów trzecich, na przykład cukier trzcinowy, bardzo często stosowany też przez rolników w przetwórstwie przydomowym, musi być rolnictwo UE łamane przez spoza UE. Proszę się tymi szczegółami może w tym momencie nie martwić, ponieważ etykieta zawsze jest sprawdzana przez jednostkę certyfikującą. Dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do przemyślenia, czy nie wejść do systemu rolnictwa ekologicznego. Bardzo dziękujemy Pani Prezes za tą prezentację. Ja śledząc to, co Pani pokazywała, o czym Pani mówiła, mam świadomość tego, że ciężarowie dotykamy tych zagadnień. Jest tam bardzo wiele takich zapisów szczegółowych, które trzeba by rozwinąć i w tym duchu są też pytania, które są do tej prezentacji. I tu też powtarzam Państwu, tak jak było przy poprzedniej prezentacji, nie jesteśmy w stanie na wszystkie pytania odpowiedzieć, ale postaramy się po webinarium w miarę możliwości także odpowiedzi na te pytania opublikować na naszych portalach. I są pytania różne, od takich bardziej ogólnych do bardziej szczegółowych. I takie może podstawowe pytanie, właściwie można powiedzieć punkt wyjścia dla wielu gospodarstw. Pan Jarosław pyta, jaka powinna być lokalizacja gospodarstwa ekologicznego? Nie ma takich przepisów, natomiast jest przepis taki, że nie wolno, może nie tak odwrotnie, trzeba zapobiegać zanieczyszczeniu produktów, więc trzeba uruchomić własną wyobraźnię i zastanowić się, czy nasi sąsiedzi, to nie musi być rolnik konwencjonalny, to może być, nie wiem, trasa szybkiego ruchu, to może być zakład przemysłowy, mogą doprowadzić do zanieczyszczenia uprawianych przeze mnie roślin, no bo raczej na zwierzęta to nie będzie miało żadnego wpływu. Więc jeżeli taką analizę każdy sobie przeprowadzi, niestety najczęstszym powodem zanieczyszczenia z zewnątrz jest konwencjonalny rolnik, który stosuje środki niezgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin, czyli przy wietrze, bo takie niestety przypadki nam się co roku zdarzają. Ale trzeba z nim porozmawiać, starać się zapewnić jakąś odległość typu miedza, krzewy, o ile to jest możliwe, ale przede wszystkim od tego sąsiada mieć zapewnienie, że będzie stosował środki ochrony roślin tak, jak to powinien robić zgodnie z przepisami i wtedy nie będzie takiego zagrożenia. I można to robić wszędzie. Pan Marek również ma bardzo podstawowe pytanie. W jaki sposób można założyć gospodarstwo ekologiczne? Proszę o uzasadnienie. Przekazuję pytanie. Każde gospodarstwo może być z dnia na dzień gospodarstwem ekologicznym, jeżeli zaczniemy w nim stosować zasady rolnictwa ekologicznego określone w przepisach. Czyli przyjmujemy, że od jutra przestaje stosować nawozy syntetyczne, które są niedozwolone, przestaje stosować pasze konwencjonalne, przestaje stosować nawozy mineralne i postępuje zgodnie z przepisami i od jutra zaczynam konwersję gospodarstwa ekologicznego. Taka decyzja powstaje u każdego osobiście, musi powstać w jego gospodarstwie. Pani Honorata pytała, wydaje mi się, że ta odpowiedź pada w prezentacji, ale możemy jeszcze raz powtórzyć. Ile trwa przestawienie gospodarstwa z tradycyjnej produkcji na ekologiczną? Najłatwiej zapamiętać jest to w ten sposób, że w przypadku roślin jednorocznych trwa 2 lata od siewu do zbioru, natomiast w przypadku roślin wieloletnich trwa przez 3 lata przed zbiorem. Pani Karolina ma kolejne również bardzo konkretne pytanie. Jak zacząć sprzedawać swoje uprawy przetworzone, swoje przetwory z gospodarstwa ekologicznego? Przypuszczam, że przetwórstwo jest na małą skalę, tak? I wtedy trzeba, tak jak tu już było mówione poprzednio, postarać się znaleźć klientów najbliżej, czyli w najbliższym mieście, na najbliższym kiermaszu, targu, być może przez sklep internetowy i to jest najprostsze rozpoczęcie sprzedaży. Dopiero w drugim etapie, wydaje mi się, warto wyruszyć do jakichś hurtowni miejscowych, lokalnych, jeżeli mówimy o małej skali. Jeżeli mówimy o wielkiej, większej skali, no to już musi być to profesjonalna przetwórnia, która z reguły sprzedaje swoje produkty przez większe hurtownie i przez sieci handlowe. Jedno pytanie specjalistyczne też na koniec pozwolę sobie zadać, bo takie padło od pana Dawida. Jak wygląda certyfikacja pasieki ekologicznej? Również należy złożyć zgłoszenie, zaznaczyć tam krzyżyk produkcja zwierzęca, ponieważ pszczoły znalazły się w kategorii teraz produkcja zwierzęca.
Dużym problemem dla pasiek jest dostępność pożytków, a mianowicie przepisy mówią, że w promieniu 3 km musi być głównie roślinność naturalna lub roślinność ekologiczna. I proszę sobie teraz wyobrazić swoją wieś, w której jest zlokalizowana ta pasieka. Trzeba narysować cyrklem na mapie koło o promieniu 3 km i zastanowić się, jakie tam są pożytki. O miodzie wielokwiatowym w większości przypadków możemy zapomnieć, ponieważ w promieniu 3 km będzie tyle upraw konwencjonalnych, z których pszczoły mogą korzystać, że taki warunek jest niemożliwy do spełnienia. Natomiast wydaje mi się, że najłatwiej jest znaleźć duże gospodarstwo, w którym na przykład uprawiana jest gryka czy facelia, dogadać się z tym gospodarstwem i postawić tam pasiekę na czas kwitnienia, jak również miody spadziowe w lasach, w których nie są stosowane środki ochrony roślin, też możliwe są w promieniu 3 km zapewnienie takich pożytków. Przepis mówi o tym, że te pożytki mają przeważać, tak? No oczywiście to można uznać, że to jest 51%, tak? Natomiast trzeba sobie na mapie zaznaczyć wszystkie pola i zastanowić się, czy pszczoły będą w promieniu 3 km miały zapewnione pożytki, które można uznać jako ekologiczne. To jest największa trudność. Bardzo dziękuję za te odpowiedzi. Państwa jeszcze raz przepraszamy za to, że za wszystkie nie możemy odpowiedzieć, ale zgodnie z naszymi deklaracjami, deklaracjami naszych ekspertów, na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć później. Znajdą je Państwo w artykułach na naszych portalach. Dziękuję bardzo i za prezentację, za wszystkie odpowiedzi.